Dobry wieczór Państwu. 12 stycznia minęła godzina 7 i w radiowych tajemnicach świata kłania się Państwu pięknie Barbara Choroszy. Numer do studia 708-524-9762, numer do biura programu 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. Radia naszego możecie Państwo słuchać na żywo w internecie pod adresem www.wpna1490am.com oraz w dowolnym czasie w zapisie archiwalnym audycji na stronach barbarachoroszyradio.org/missionpharaoh.com i projekt-cheops.com, oczywiście trzy razy www, kropeczka na początku. Dziękuję Państwu, że dzielicie już korespondencję pomiędzy mną a panią sekretarz fundacji, panią Marią Michałek. I na większość maili dotyczących właśnie fundacji odpisuje już Państwu nasza pani Maria, do której e-mail jest mmichałek66@yahoo.com, a numer telefonu 773-416-3309. Kochani Państwo, co w programie dzisiaj i dlaczego? Otóż po reakcji Państwa po wczorajszym programie powiem szczerze, że się mocno zamyśliłam, co i w jaki sposób jeszcze mogę przekazywać drogą antenową na temat misji ratowania Ziemi i o pilnej potrzebie złączenia się ludzi w celu uruchomienia systemu zabezpieczenia Ziemi w Egipcie na czas tego słynnego sztormu słonecznego, o którym już tak głośno na świecie, który z niewiadomych dla naukowców przyczyn przejawia na Słońcu nieznane zachowania tej gwiazdy, no i oczywiście nieznane również dla nauki, skutki dla klimatu, dla ludzi. Znacie Państwo wiele rozmaitych teorii. Świat wie, że Słońce szykuje się do najpotężniejszego sztormu słonecznego w roku 2012 i że przyczyna musi być gdzieś na zewnątrz, dlaczego nasze Słońce właśnie tak dziwnie się zachowuje. Teoria planety X, która jest również mocno dyskusyjna, myślę, że nie będę się nad tym rozwodzić. Państwo już sami potraktujecie obecność czy nieobecność tej planety. Jednak jest coś w kosmosie, co powoduje to przedziwne zachowanie Słońca. Na ten temat się dzisiaj nie będę rozwodzić. Po wczorajszych moich rozmowach z Państwem i dzisiejszych jeszcze, kiedy otrzymałam nie tylko telefony, ale również listy, maile od Państwa, żeby się jednak nie martwić, bo Matka Boska osłoni Polskę swoim płaszczem, że Chrystus Król nas uratuje. Święta Faustyna też miała przekaz, że Polska ocaleje. No cóż, z jednej strony powiem Państwu, że wzruszacie mnie swoimi opiniami. Dobrze, że Polacy jeszcze nie zgłosili tej propozycji do NASA czy do Pentagonu, bo niekoniecznie wiem, jakby oni zareagowali. I co by powiedziały inne kraje, którym ani Chrystus Król, ani Matka Boska nie obiecali, że ochronią ich na ten czas przemiany na ziemi swoim płaszczem. To tak na stronie. Natomiast dzisiaj chciałabym poruszyć pewien temat dla ludzi poważnie traktujących zmiany na ziemi i tych, którzy nie uważają, że są nieznaczącą istotą, która nic nie może zrobić na planecie. Chciałabym dzisiaj parę słów przekazać o obserwacjach naukowców, o tej zanikającej naturalnej ziemskiej ochronie, czyli heliosferze, bo przecież o to cała batalia toczy się, czyli o zaniku pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez Słońce, tego, co chroni nas, co chroni planetę, co chroni wszelkie życie na Ziemi. Jak Państwu wiadomo, debat na ten temat w środowisku naukowym jest bez liku. Istnieje wiele rozmaitych teorii, mówiliśmy sobie o tym nieraz. Natomiast na dzień dzisiejszy, co nasza nauka ma do zaproponowania Ziemi i ludziom przed tym wielkim sztormem, przed tym, co już się dzieje na Ziemi? No to jest to, co widzicie Państwo każdego dnia na niebie. Czyli te przerażające Was smugi, nazywane chemtrails, które każdego dnia na całej Ziemi wysyłają, czy
rozprzestrzeniają specjalne jednostki lotnicze. Boicie się państwo tych smug. Pytacie, co to jest takiego, czy akurat rządy państw nie chcą wytruć was. Drodzy państwo, to nie tak. Nikt nie ma celu wytruć państwa tutaj tymi smugami na niebie. Celem tych smug, które codziennie widzicie, co samoloty za sobą zostawiają w coraz gęściejszej siatce, jest to, aby wokół planety rozprzestrzenić płaszcz mikrocząsteczek i on jest zrobiony z mikrocząsteczek aluminium, czyli jedynego materiału, na który stać naszą cywilizację, który jest w stanie odbijać promieniowanie kosmiczne i zmniejszać natężenie tego zanikającego pola bombardującego naszą planetę i wszelkie życie na Ziemi. A to, że przy okazji aluminium jest wysoce szkodliwym metalem dla zdrowia ludzkiego przy wdychaniu do płuc, są tam oczywiście jeszcze inne składowe tych smug, no więc na pewno nic dobrego dla zdrowia ludzkiego i dla wszelkiego życia na planecie to nie przynosi. Natomiast cel jest taki, aby wytworzyć sztuczne zabezpieczenie, sztuczną osłonę wokół planety, która maksymalnie będzie w stanie odbijać szkodliwe promieniowanie kosmiczne od Ziemi. Przed tysiącami lat, o czym państwu wiadomo, do ochrony innych planet, takiej planety jak Nibiru, używano mikrocząsteczek złota. Naszej cywilizacji na to nie stać, dlatego, jak państwu wiadomo, używa się właśnie tych przerażających ludzi mikrocząsteczek aluminium. Dzisiaj będziemy sobie mówić o cyklach słonecznych, o słonącym ziemskim polu magnetycznym i o tym, co przewidują naukowcy, co może nie są w stanie zrobić, bo akurat na razie takiej propozycji nie ma. Jak państwu wiadomo, jedyne propozycje to jest chroń się każdy jak może. Po to budowane są podziemne miasta, po to są rozmaite akcje już prowadzone na Ziemi. Nie będę o nich więcej mówić, bo widzę zbyt dużo lęków państwu. Natomiast powiem to, co naprawdę wie nauka, a państwo sobie przemyślicie, czy aby może faktycznie nie zastanowić się nad propozycją, która została przesłana przez panią Lucynę Łobos od budowniczych piramid, że jednak istnieje zabezpieczenie naszej planety i aby nie powtórzyło się to, co było na naszej planecie 12,5 tysiąca lat temu, dostaliśmy system tajemniczych piramid i możliwość uruchomienia tego systemu, aby wytworzyć takie pole ochronne wokół Ziemi i pozwolić przeżyć nie tylko bez większych ran naszej planecie zawirowania roku 2012, ale również i ludzi. Do tematu za chwilę powrócimy. I przechodzimy sobie już, mieli państwo, do zapowiedzianego tematu, mianowicie do omówienia troszeczkę cykli słonecznych i roli słabnącego ziemskiego pola magnetycznego, co obserwuje nasza nauka. Jak państwu wiadomo, od lat już trwa debata w środowisku naukowym, astrofizycznym, głównie na ten temat, co się dzieje w atmosferze ziemskiej, co się dzieje przy okazji z Ziemią. Teorie o globalnym ociepleniu już właściwie są nieistniejącymi, ponieważ to globalne ocieplenie zapowiada tak naprawdę rozpoczęcie epoki lodowcowej, bo też i jak widzicie państwo, dookoła świata obiegające zimy, zasypana Japonia, śniegi, zaspy, tunele wysokości dwóch ponad autobusów, którymi poruszają się środki lokomocji w Japonii, no i w wielu innych krajach. Śnieg w Indiach, nadmierne ogrzewanie jednych terenów, nadmierne oziębianie innych. Po prostu dzieją się rzeczy dziwne. Co ma na to wpływ? Zgodność niewątpliwie naukowa skupia się w tym temacie, że jest to definitywnie zanikanie ochraniającej Ziemi przed promieniowaniem kosmicznym heliosfery, czyli elektromagnetycznej pola wytwarzanego przez Słońce, które do tej pory ma ogromne opóźnienie, jeśli chodzi o nastąpienie swojego naturalnego cyklu, a taka martwota na Słońcu prognozuje, że
nadchodząca eksplozja będzie wielokrotnie większa. Jak duża, też nawet nie będę mówić, żeby Państwa nie straszyć, bo widzę duży lęk wśród słuchaczy, a nie o lęk chodzi, tylko o świadomość, o dzielenie się rozważnie informacją. Nasza planeta znajdowała się w zasięgu tego pola i jego zaniku już bardzo długo. Została na czas obecny wystawiona już bez ochrony na silne promieniowanie kosmiczne, czego skutki zbieramy w postaci anomalii klimatycznych. Coś takiego w opinii naukowców nie zdarzyło się jeszcze nigdy. Przynajmniej od czasów Galileusza, kiedy w ogóle nasza nauka zajmuje się tym tematem, bo jesteśmy młodą cywilizacją i młodą mamy naukę. Jednocześnie badania sondy, które wielu z Państwa obserwuje, chodzi mi o sondę NASA Ulysses, było wiadomo, że nasz Układ Słoneczny jest bombardowany bardzo silnym strumieniem fotonów i promieniowania napływającym z centrum naszej galaktyki. Z jednej strony jest wielka radość, bo mikrobiolodzy oglądają fascynujące, zadziwiające zmiany w kodzie genetycznym człowieka i to również ma z tym związek, ale z drugiej strony nadmiar tego promieniowania ma potężne skutki uboczne. I tak naprawdę trudno się spodziewać od naszej nauki odpowiedzi na temat, jakie będą skutki tego bombardowania, jeśli chodzi o wszelkie życie biologiczne na Ziemi. Jest stan paniki. Państwo wiecie, że robi się już tak zwane arki przetrwania. Już wszystkie gatunki są tak naprawdę na Ziemi zabezpieczone od wymarcia, od zniszczenia. Jeśli chodzi o ludzi, sprawa wygląda jeszcze inaczej, nie jest to tematem dzisiejszego naszego spotkania. Wiadomo jest na pewno tyle, że skutki będą na pewno. Wielu naukowców też uważa, że wszelkie DNA na Ziemi będzie ulegało przekształceniom pod wpływem tego promieniowania, które, jak mówię, ma bezpośredni wpływ na DNA człowieka. I to jest też fascynujący temat, będę chciała się nim zająć na antenie, bo lubię go bardzo, powiem Państwu szczerze. I tutaj akurat z wielką radością myślę, że osoby świadome podchodzące do tego procesu ziemsko-kosmicznego również są podekscytowani i przeżywają to również z dużą radością, fascynacją i ciekawością. Te procesy pokrywają się tak naprawdę z wieloma przepowiedniami z czasów dawnych, Majów, Egipcjan, Sumerów, wielu innych kultur, z których wiedzy tak naprawdę nasza nauka również czerpie korzyści, mimo że może tak oficjalnie się do tego nie przyznaje, ale jak to się mówi, tonący brzytwy się łapie i wtedy korzysta się ze wszystkich źródeł informacji. Drodzy Państwo, polecałabym w tym temacie przede wszystkim bardzo ciekawy artykuł, który ukazał się już dosyć dawno, przed kilkoma laty, a może nie tak dawno, dwa lata, to chyba nie tak dawno, dwa lata temu w Nexusie. Jest to artykuł Alexa Ansera dotyczący cykli słonecznych i słabnącego ziemskiego pola magnetycznego, gdzie można bardzo dużo się dowiedzieć. Ja może powołując się częściowo na tą wiedzę, troszeczkę rozjaśnię Państwu to, o czym debatują naukowcy i co jest naprawdę pilną sprawą. Zwłaszcza, że mówię do Państwa będących zaznajomionymi z informacją o istniejącym zabezpieczeniu na Ziemi. Naukowcy wręcz wyrażają się dosłownie, że jeżeli wydaje się ludziom jeszcze na Ziemi...